you wrote, I just read. I can't forget the moments and times I have a been. If you say, dear Lord, to my loneliness rules, shall I pick up the phone and just die? Or maybe shall I think it over? For a while, the pain is so deep every time when you think it. Już po raz kolejny, siódmy raz spotykamy się w Chrustowie, siódmy chrustowski bieg zimowy. Okazuje się, że chętnych na dzisiejsze zawody było około 400 zawodników. Niestety, jako organizatorzy musieliśmy wyznaczyć limit do 150 ze względu na gabaryty naszej szkoły w Chrustowie. Szkoły zresztą z dużymi tradycjami sportowymi, bo przecież patronem tej szkoły jest Bronisław Malinowski, wybitny polski lekkoatleta. Pogoda dopisała, co jest bardzo istotne i ważne. Niektórzy zawodnicy twierdzą, że bieg z nazwy niekoniecznie był zimowy, a bardziej wiosenny. Mimo to impreza najbardziej udana. Cieszymy się. Zapraszamy na kolejne biegi do obozu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i ponad 200 zawodników 7. Chrustowskiego biegu zimowego na trasie liczącej 12 km. Jeszcze zawodnikom przypominam trasę co kilometr na trasie. Yeah.
Sianki. Skończyliśmy właśnie siódmy bieg chrustowski. Bieg śmowy. Cieszę się, że coraz więcej podnicza bierze udział w tym biegu. Coraz więcej naszych mieszkańców bierze udział w zawodach. W tym kierunku rozwijamy też bazę sportową, która ma służyć i naszym mieszkańcom, w tym imprezą. No i efekty widać tak jak dzisiaj. Wzięła udział w tym biegu rekordowa liczba i naszych mieszkańców, i gości, jak się czujesz? Dziewczynki z numerem 3 na liście startowej, Amelia odwrot. Proszę, podchodzi i wybiera sobie którąś z nagród. Amelia wybiera nagrodę. Wybierasz, wiesz, wybierasz, dowolno. Dziewczynki numer 5. Małgosia Galopka. Małgosia Galopka. Nie ma, też nie ma, głosujemy dalej. Miejsce trzecie. Kacper też, Szkoła Podstawowa Bukowiec. Miejsce drugie, Michał Konieczny, Szkoła Podstawowa Chrustowo. I miejsce pierwsze, Bartosz Zawadzki, Szkoła Podstawowa nr 40 Poznań. I pan burmistrz, powodnik Tomasz Szama, wręcza medale pierwszej trójce biegu szkół podstawowych w kategorii chłopców. Jeszcze wspólne zdjęcie. Chłopaki, uśmiechamy się, bo wygraliście. Wielkie brawa, dziękujemy. I w kategorii gimnazjum startowali chłopcy. Na miejscu trzecim Filip Rochowicz, gimnazjum Piła. Miejsce drugie Dawid Nowostan, gimnazjum Nowy Pomyśl. I miejsce pierwsze Jakub Rostek, gimnazjum nr 15 Poznań. Pierwsze miejsce Jakub Rostek. Miejsce drugie Dawid Młodystek, Nowy Tomyśl. I miejsce trzecie Filip Rochowicz, gimnazjum Piła. Wspólne zdjęcie, wielkie brawo. Dziękujemy serdecznie. I już za chwileczkę przystępujemy do oficjalnego ogłoszenia wyników w biegu głównym. Jeszcze komunikat. Bardzo prosimy zawodników o stawanie numerów startowych. Nie wszyscy zawodnicy jeszcze oddali numery startowe. Bardzo prosimy. Przystępujemy do wręczenia. Przypominam, siódmy chrustowski bieg zimowy, 12 km. Zaczynamy od kategorii K18. Na miejscu trzecim Aleksandra Matysiak-Grodzisk.
Na miejscu drugim zapraszamy, jeśli są panie, zapraszamy tu od razu do góry, żebyśmy mogli wręczać pamiątkowe statuetki. Na miejscu drugim honorata Janowicz, Opalenica. I na miejscu pierwszym Klaudia Sokołowska, Dolęczewo. Zapraszamy. Wręczam nagrody. Miejsca trzeciego pani Aleksandra Matysiak nie ma, może dotrze. Miejsce drugie pani Konrada Janowicz, Opalenica. I miejsce pierwsze pani Klaudia Sokołowska-Kolęczewo. Nagrody wręczają pan burmistrz Tomasz Szrama, starosta opolnicki pan Andrzej Orpisz i pani Agnieszka Maruśkiewicz, absolwent PSP 2, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w Jerzy Kulno. Wspólne zdjęcie. I kolejna kategoria, kategoria K30. Na miejscu trzecim pani Anna Kładecka-Wolnik. Na miejscu drugim pani Dorota Woźniak-Koło. Miejsce pierwsze pani Kastelmaszczyk-Wolnik. Zapraszamy pani serdecznie. Czy mamy wszystkie panie trzy? Mamy, super. Miejsce pierwsze, pani Anita Stelmaszczyk, pogodniki, pan burmistrz. Miejsce drugie, pani Dorota Woźniak. I miejsce trzecie, pani Ani Kładecka, pani Ania Kładecka, pogodniki. Gratulacje, pamiątkowe statuetki. Pani Iwona Sadowska-Opalenica. Na miejscu drugim pani Katarzyna Krajewska-Kłowa-Czapury. I na miejscu pierwszym pani Marzenna Fels-Bukowiec. Przepraszam, pani Marzenna Fels-Bukowiec, miejsce pierwsze. Miejsce drugie pani Katarzyna Krajewska-Kłowa jest. I miejsce trzecie pani Iwona Sadowska. Mamy pierwsze i trzecie miejsce. Bardzo prosimy. Miejsce pierwsze pani Marzenna też. I miejsce trzecie pani Iwona Sadowska. Nie mamy drugiego miejsca. Być może pojechała już do domu pani Kasia Krajewska. Wspólne zdjęcie. Pani kategoria 40 zapraszamy. Kategoria 50. Mamy tutaj dwie panie. Na miejscu drugim pani Annelore, przepraszam. Annelore Sułkowska, Poznań. I pani Marina Pachowska. Zapraszamy. Pani Alina Małowska, miejsce pierwsze, Poznań. I pani Anna Rolę Zurgowska, również Poznań, miejsce drugie. Wspólne zdjęcie, pan burmistrz Tomasz Szczana, pan Stanisław Kaczkał. Dziękujemy, serdecznie gratulujemy. I pani kategoria 60. Jedna uczestniczka w tej kategorii, zwycięzczyni, reprezentująca Słowów, pani Ewa Borkowska. Pani Ewa, zapraszamy. Pani Ewa Borkowska ze Słowowa, kategoria 60. Serdecznie gratulacje. Pamiątkowy puchar pan burmistrz Tomasz Szrama wręcza gratulacje pana. Starosta, wspólne zdjęcie. Pani Ewo, prosimy o wspólne zdjęcie.
mężczyźni. Dlatego ja M18. Tutaj nagrody będą wręczać pan burmistrz Tomasz Szana, pan starosta Andrzej Odpisz i wieloletni nauczyciel tejże szkoły wychowania fizycznego, inicjator biegu chrustowskiego, pan Stefan Hef. Pomysłodawca, inicjator. Kategoria M18. Miejsce trzecie Norbert Zapar, Wolniki. Miejsce drugie Tomasz Bielawski, Lanowo. Miejsce pierwsze Krzysztof Szurmańczyk, Poznań. I pan burmistrz, miejsce pierwsze Grzegorz Urbańczyk. O, może tak się ustawiajmy od lewej, super. Miejsce drugie Tomasz Bielawski. Miejsce trzecie Norbert Zapar. A pan również już rozpoznaje biegaczy. Tu podsłuchałem, pan u nas startuje nie pierwszy raz. A pan Robert mówi, że dobrze, rzeczywiście w powodnickich biegach startuje. Wspólne zdjęcie, panowie, wspólne zdjęcie, ale jeszcze podziękowania. Serdeczne brawa, gratulujemy, dziękujemy. Kategoria M30. Na miejscu trzecim reprezentujący Rogoźno Marcin Kapela. Na miejscu drugim mój pana gościna Radosław Ludzkowski. I miejsce pierwsze i szóste numer. I get in my car.